Antek, jesteśmy na Świnoujskiej plaży. Po raz pierwszy jesteś w Świnoujściu? Nie. Bywałeś kiedyś, wcześniej. Już kilka razy miałem okazję być w Świnoujściu, ale na plaży jestem, przyznam się, pierwszy raz i bardzo żałuję, bo jest to przepięknie. Dużo się dzieje. Jest to przede wszystkim wielka plaża. No i piękne polskie morze. Żałuję, że pierwszy raz. Znaczy, cieszę się, że pierwszy. Żałuję, że tylko ten jedyny do tej pory. Myślisz, że jeszcze wrócisz tutaj do Świnoujścia? Bo to jest twoja nie pierwsza wizyta, pewnie nie ostatnia. Tak. Na pewno będę wracał do Świnoujścia, bo często mam okazję być przejazdem, załatwiać swoje sprawy tutaj. W międzyczasie też odwiedzać stację taką jak wasza na przykład. No i obiecuję pojawić się jeszcze niejednokrotnie i może też prywatnie przyjechać troszeczkę tutaj, posiedzieć, poopalać się i popatrzeć tam w dal. A jaki preferujesz w ogóle wypoczynek? Bo są wakacje, co prawda już końcówka zbliża się wielkimi krokami, ale wolisz odpoczywać nad morzem, czy wolisz góry, nie wiem, jeziora? To zależy. Jak lubisz wypoczywać? To zależy jaki mam kaprys, tak? Bo zazwyczaj gdzieś staram się jeździć dosyć daleko. Planuję sobie taką podróż dużo wcześniej. W tym roku byłem w Tajlandii, w Malezji, w Wietnamie i w Singapurze. Bardzo mi się podobało. Zwiedziłem właściwie już całą Azję ostatnio, ale kręciliśmy klip na przykład w Chorwacji, tak jak mówiłaś o morzu, teraz mówię o górach i wiesz, i bardzo mi się podoba takie połączenie właśnie jak Chorwacja, czyli i góry, i morze, i takie obrazki. Tego na przykład nie ma w Azji. W Azji jest zupełnie inna architektura i zupełnie inne zabytki niż na przykład w Europie i uwielbiam takie miasta jak Dubrownik czy Split, gdzie można zobaczyć właśnie takie cudowne budynki, małe uliczki, napić się dobrej kawy czy wina. Czyli właściwie już można powiedzieć, że odpoczynek masz już za sobą. Co ty? Jadę dalej, teraz czekam w połowie września, chcę się wybrać do Toskanii, bo też uwielbiam tamte rejony. Akurat jadę w momencie, kiedy będą zbierane winogrona i przerabiane na cudowny trunek zwany winem. Mam nadzieję się załapać na kilka sztuk takiego wina, kilka butelek i spędzić czas z przyjaciółmi oczywiście. A jakie były dla ciebie te wakacje? Oprócz tego, że pewnie w jakimś tam stopniu pracowite, bo koncerty pewnie, letnie, tak? Tak, oczywiście, wiesz, ja mam tą przyjemność, że pracuję w zawodzie, który jakby gdzieś tam sobie wybrałem, tak? Pracuję jako muzyk i kocham to robić. Mogę powiedzieć, że były pracowite, oczywiście bardzo aktywnie, bo graliśmy koncerty i tak dalej, ale boję się mówić o pracy w momencie, kiedy ludzie pracują na budowie czy coś. Mam wszelki szacunek do tego i uważam, że niektórzy mają dużo, dużo cięższą robotę. Odkąd pamiętasz, że zajmujesz się muzyką? Od zawsze jest gdzieś tam w twoim życiu? Zawsze to było tak około muzycznie i muzycznie. Nie zawsze było tak, że śpiewałem swoją muzykę. Śpiewałem na różnych imprezach jako tam nastolatek i później brałem udział w różnych programach muzycznych. Zajmowałem się różnymi rzeczami, ale zawsze gdzieś tam ciągnęło mnie tam, gdzie moje serce, czyli właśnie w stronę muzyki. I tak to się właśnie skończyło, że udało mi się w końcu wydać ten pierwszy album. Teraz pracuję już nad wersją Deluxe. Mam nadzieję, że ta wersja też się ukaże w tym roku pod koniec i będę mógł zaprezentować kilka nowych dźwięków, które w duszy mi tam grają. Czy ona się będzie różniła od tej płyty właśnie Nasz Film, ta wersja Deluxe? Na tej wersji Deluxe chciałbym dołożyć jeszcze 9 piosenek, których wcześniej nie było. I nie chciałbym się już zamykać tylko, bo pierwsza płyta jest o miłości stricte, o różnych relacjach w związkach. A druga bardziej o tym, ta wersja Deluxe dwupłytowa będzie edycją, na której będą piosenki, które nie trafiły na tą pierwszą, a bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Będą też piosenki zupełnie nowe. Raczej o tym co myślę o świecie, o tym, co myślę o życiu, co się dzieje w mojej głowie, w mojej duszy. Bo brałeś udział w tak zwanych talent show. Tak. Jak wspominasz w ogóle udział w tego typu programach? Masz dobre doświadczenia? Odradzałbyś takim osobom, które są na etapie takim właśnie, że gdzieś tam chcą iść dalej w
w swojej karierze muzycznej i po prostu radziłbyś im, żeby brali udział w tego typu programach, czy raczej... Mówisz o początkujących, tak? Tak, tak. Ja myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie. Zawsze można nauczyć się czegoś nowego. Ja dzięki temu na przykład, że brałem udział w takich talent show, nie boję się pracy z kamerami, tak? Nie boję się jeździć na festiwale, gdzie sporo artystów się bardzo denerwuje, że coś będzie na żywo, bo tam po prostu jest zawsze na żywo i musisz się do tego przyzwyczaić. I to jest świetna szkoła życia, tego scenicznego, muzycznego. Mierzysz się po raz pierwszy z popularnością, to też jest bardzo fajne. I jak wtedy ci nie odbije, to już ci raczej nie odbije. A który dla ciebie program był lepszy, znaczy lepszy? Który więcej tobie dał jako artyście, jako osobie? Czy było to Must Be The Music, czy był to program na Bulce? Powiem ci szczerze, że jeden i drugi ma wielkie, wielkie plusy, tak? Przede wszystkim MBTM to jest program, w którym możesz prezentować już od pierwszego odcinka swój własny repertuar. I to jest jego wielka zaleta. Natomiast jego wadą jest to, że są właściwie trzy odcinki z twoim udziałem, które trwają tam, wiesz, no i twój wykon i koniec, tak? A w momencie, kiedy wchodzisz w The Voice of Poland, to jest program, który pokazuje twoją historię, ciebie. To jest takie story, każdy odcinek trwa dwie godziny, i jest ich kilkanaście, w każdym jesteś ty, możesz zaprezentować inną piosenkę, czasami śpiewasz po 3-4 numery w jednym odcinku, więc myślę, że jeżeli chodzi o wokalistę i takie story, to dużo lepszy jest The Voice. A, czyli raczej tą drogą byś mówił, żeby artyści szli raczej niż jeżeli chodzi... Nie, myślę, że jedno i drugie doświadczenie jest bardzo dobre i każdy czegoś uczy. Przy czym jeden jest takim bardzo szybkim motorem, w którym właściwie nie zwraca się na ciebie uwagi, a drugi jest taki, gdzie się nad tobą pochylają. W twoich teledyskach można zauważyć w tych wszystkich, które aktualnie powstały, jedną i tą samą główną bohaterkę. Czy w następnych teledyskach również tak będzie, czy zaskoczysz czymś swoich fanów? Powiem ci, że tu nie chodziło o to, że nie chodziło o jedną aktorkę. Chodziło o to, że to była trzyczęściowa historia, jak mogłeś zauważyć, która, no, wiesz, miłość to nie jest po prostu samo zakochanie i sam fakt tego, że nagle żyli długo i szczęśliwie. Chcieliśmy pokazać, że ludzie potrafią być ze sobą pomimo wszystko, tak? Jak pomimo burz, potem limit szans i na koniec jak sen. Bohaterowie się rozstają, schodzą, potem mi się układa. Chodzi o to, że w życiu są różne perypetie i chcieliśmy zrobić coś takiego zupełnie świeżego, bo były zespoły w Polsce, które nagrywały oczywiście teledyski z tą samą aktorką, ale to były zupełnie pocięte historie. Ta historia się łączy, jest trzyczęściowa i tak miało być w założeniu. Dlatego nie zmieniliśmy aktorów, dlatego zrobiliśmy z tego takie story. Jesteś też autorem tekstów. Tak. Czy gdzieś w piosenkach można odnaleźć ciebie, znaczy twoją historię jakąś? Jak po prostu takie elementy twojego życia? Myślę, że w wielu z tych piosenek, w piosenkach zawarłem jakieś drobne, podprogowe przesłania z mojego życia, tak? Jakieś sytuacje, w których brałem udział. Bo wiadomo, żyjemy i doświadczamy różnych rzeczy na co dzień. Natomiast najbardziej taka pokazująca moja wnętrze wersja to będzie ta wersja Deluxe. Czyli tam wszystko się dowiedzą. Tam troszeczkę się przed wami odkryje. A jakie w ogóle najbliższe plany, jeżeli chodzi o właśnie plany muzyczne ściśle? Oprócz tego właśnie, że mówiłeś, że płyta Deluxe, tak? I coś, coś jeszcze? Plany koncertowe? Jak to wygląda? Powiem ci, cały czas gramy koncerty z chłopakami. Bardzo fajnie nas ludzie odbierają gdzieś tam po drodze. Jeździmy z promocją też płyty w międzyczasie. Spotykamy się z fanami. Ja spotykam się, opowiadam o tym, jak wyglądała praca i tak dalej, bo też chcę, żeby ludzie jakoś zobaczyli we mnie człowieka, nie tylko pana z telewizora, który tam śpiewa sobie jakieś piosenki. Chcę, żeby wierzyli w to, że można spełniać jakoś te marzenia, nie żeby to był jakiś slogan, tylko kurczę, czasami siadam i po prostu mówię im, słuchajcie, jeszcze rok temu też myślałem, że to wszystko nie ma sensu, nie? Czy coś takiego. Znaczy, miałem gdzieś tam coś takiego z tyłu głowy, ale mimo wszystko, jak to się mówi, jeżeli coś kochasz, to kochasz nie za coś, nie za to, że ci się udaje, tylko mimo wszystko, mimo wszystkich niepowodzeń i dlatego zostałem w tym, co robiłem. Gdzie był przełom? Gdzie był przełom? Przełom był wtedy, kiedy zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę wszystko w
twoim życiu zależy od tego, żeby wziąć życie w swoje ręce. Żeby nie polegać zawsze na innych, a jednak, znaczy jasne, że trzeba mieć przyjaciół, wsparcie i tak dalej, ale żeby ślepo nie ufać ludziom, którzy ci obiecują różne rzeczy, tylko po prostu trzeba niektóre rzeczy od siebie wyegzekwować i dopiero później od innych. I myślę, że to jest najważniejsze, a jeśli chodzi o te, wiesz, mówisz plany muzyczne i tak dalej, to co się teraz dzieje, no to właśnie tak jak powiedziałem, mamy w planach wydanie tej płyty Deluxe, ale to nas kosztuje również bardzo dużo pracy i czasu w tym momencie, no do końca miesiąca mam jeden dzień wolny, na przykład, i to nie jest dzisiaj, dlatego się cieszę, że spotkaliśmy się w takich cudownych okolicznościach przyrody. Też staram się zasuwać, nie marnować ani jednego dnia z tego, co mi zostało. Czyli w sumie fani, masz dobrą wiadomość dla swoich fanów, bo tak naprawdę niedługo płyta, ta wersja. Daj Boże. Czyli będą zadowoleni. Mam nadzieję, że odbiorą mnie też w tej takiej, w tej odsłonie, która nie mówi tylko o miłości, ale również o tym, co właśnie mam w głowie. Chciałbym, żeby też poczuli, myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie takiego, bo to nie są takie pytania, które zadaje sobie jeden czy dwoje ludzi, tylko każdy z nas. Jak pojawił się ten singiel Pomimo Burz, spodziewałeś się, że będzie taki wielki boom związany z tą piosenką? Wiesz, w momencie, kiedy... Będzie tak popularna, że będzie w pewnym momencie najbardziej popularną piosenką graną przez rozgłośnie radiowe. Takiego sukcesu oczywiście się nie spodziewałem. Chciałem, żeby się udało. Cieszyłem się, że podpisałem kontrakt z Universal Music Polska i z Magic Records, jeśli chodzi o mój management. Miałem nadzieję, że przez te osoby, które tam spotkałem, wszystko nabierze jakiegoś tempa, jakichś kolorów. I się nie zawiodłem, faktycznie to wszystko ruszyło z kopyta. Na początku singiel rozgrywał się przez 2 miesiące i właściwie większość stacji radiowych mówiło, że to jest trochę za słabe, że to raczej nie przejdzie, że to nie jest interesujące, a parę miesięcy później, kurczę, siedzę, no właściwie niecały rok później, siedzę, dokładnie rok, siedzę tutaj i mam nabite 27 baniek na YouTubie i to jest dla mnie też takie nie do ogarnięcia. Mówię, Boże, jak to się stało, nie? Jestem mega podekscytowany, bardzo się cieszę z tym, co się stało i po prostu robię wszystko, żeby tego nie zmarnować. To dopiero początek. Tak, to jest dopiero pierwszy krok, tak naprawdę. Drugim krokiem była płyta. Cały czas staram się też angażować muzycznie i nie trwonić tego, że mogę coś ludziom dać, tylko dawać. Ja, przygoda też z muzyką w jakimś tam stopniu też zaczęła się od tego, że gdzieś tam muzykowałeś z rodziną, tak? Masz 9 rodzeństwa. Tak. Jak to jest w ogóle mieć tak duże rodzeństwo? Wiesz, jakby to nie jest moja zasługa. Urodziłem się w takiej rodzinie. Moi rodzice byli bardzo odważnymi ludźmi i bardzo nas kochają. Podjęli taką decyzję, żeby nas wszystkich mieć i mama nas urodziła. Moi rodzice ostatnio mieli 40. rocznicę ślubu. To jest też niesamowite, że potrafią ze sobą być tyle lat i kochać się tak bardzo jak na początku. Jasne, że mieli różne perypetie gdzieś tam po drodze, ale dali nam niesamowite wartości, dali nam takie przeświadczenie, że w życiu wystarczy po prostu ciężko pracować i bardzo chcieć, żeby coś osiągnąć, tak? A nie to, żeby, wiesz, pocinali nam skrzydła od małego. Bardzo w nas wierzyli i jestem im za to bardzo wdzięczny. Jak to jest żyć w tak dużej rodzinie? No niesamowicie, mam 4 braci, 5 sióstr i dalej trzymamy się jako jedna wielka paczka. Wiesz, czasami siadamy przy stole niedzielnym, jak wpadamy wszyscy na obiad i do rodziców i siedzimy i po prostu, no wiesz, mi no, zdechłabyś ze śmiechu w tym stole. Jest tak dobrze, bo mam... Wiesz, no jak z chłopakami, wiesz, oni mi nie pozwolą być gwiazdą. Tak, oczywiście cały czas. Tak, jestem dla nich Antkiem i oni są dla mnie właśnie Tatkiem, Łukaszem, Dorotą, Karolem, Agnieszką, Kaśką, Klarą, Pawłem. Wiesz, to jest po prostu moje rodzeństwo. Ludzie, których strasznie kocham i za których dał mi się poświartować. Po prostu dobrze, że ich mam, bo może dlatego właśnie mnie odbija gdzieś w tym całym show, biznesie. Wspierają? Oczywiście, że tak. Rodzice za każdym razem się cieszą, jak widzą coś nowego i tak dalej. Mój tata też jest takim człowiekiem i mama, którzy są takimi ludźmi, którzy w życiu naprawdę ciężko pracowali, nic jakby nie spadło im z nieba.
I cieszę się, że mogę po latach ich jakichś różnych wyrzeczeń, bo przecież taka rodzina to też jest rezygnacja z wielu różnych przyjemności, na które mogę sobie pozwolić 2+1, powiedzmy, nie? Że mogę im dać taką satysfakcję, że coś robię tutaj i że mój tata ma nazwisko Smykiewicz i wszyscy, kurczę, go chwalą, nie, za to, że coś tam mi się udało. To jest super. A wyobrażasz sobie taką sytuację, że sam byś był ojcem tak dużej rodziny? Oj Boże, nie. Mój tata jest znacznie odważniejszym gościem. Mój tata jest znacznie odważniejszym gościem i podziwiam go za to, jest moim bohaterem. Moja mama tak samo. Nie wiem, jak oni to po prostu zdziałali, ale bardzo, bardzo pięknie im to wyszło. A jeśli chodzi o mnie, no to sam się jeszcze nie zdecydowałem na założenie rodziny. No ale przy takiej parce, jaką mam naokoło siebie, jeszcze mogę poczekać. Okay.